Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. Witam was tutaj, cześć, cześć, cześć. I zapraszam was już na kolejny odcinek z Kraina Tornad. Tak oto i proszę bardzo wygląda nasze miasteczko. Dość jednoznacznie daliście mi w komentarzach informacje o tym, jaką komunikację miejską chcecie w tym mieście. Tramwaj, trudno to wywnioskować z waszej wiadomości. Natomiast pytanie jest drugie. Jaka będzie druga komunikacja, w którą będziemy inwestować? I tu do was jest proste pytanie. Czy to będzie autobus, trolejbus, czy tramwaj pełną parą? Napiszcie w komentarzach, jestem ciekawy waszych odpowiedzi. To też może być trolejbus, którego mało było w tym ogólnie moich miastach. Ale napiszcie tak, jak sądzicie, że byłoby najlepiej. My tutaj zaczynamy sobie od skromnej sumki 2000, co nam daje do tramwajów daleką drogę, gdyż iż aż tu jest potrzebne 4 dychy, czyli dużo więcej. Więc no póki co trzeba będzie poczekać, to jest pewne. I właściwie na to będziemy czekać. A ja póki co tu część już sobie torowiska zamontujemy. Tak, ten tramwaj my tu oczywiście sobie puścimy też tą drogą. Taki mocniejszy dźwięk jakiś jest, taki zupełnie. I będziemy sobie próbowali to tędy przyciągnąć. No i tak widzę, że oczywiście to nie może być tak, że się to po prostu tak po prostu się to ulepszy. Nie, to tak nie może wyglądać. No i tutaj nie muszę wam mówić, ta droga tutaj jest teraz główna, ona będzie w przyszłości do przebudowy, ale to wiadomo. Mamy problem ze śmieciami, ponieważ jedno wysypisko zostało już zapełnione. Będziemy chcieli przejść w przyszłości w pełni na recykling, mianowicie na to, i będziemy w tym kierunku tego iść, ale w przyszłości wiadomo, to będziemy robić. Czyli stacje przeładunkowe i duże zakłady przetwarzania właśnie odpadów, ale to jest już dosyć dalsza droga, więc nie będziemy na razie aż tak w tą drogę iść. To mamy nasze drzewka, chyba to nawet na odcinku robiliśmy, czy fajnie to właściwie. No i nasz park zarabia. Ewidentnie tutaj zarabiamy na nim, więc to jest dobra nowina oczywiście. Oj, przepraszam. Dobrze, widzę, że chcę się trochę przemysłbudować, więc dzisiaj w celu uzyskania pieniędzy na tramwaj będziemy sobie powoli po prostu rozbudowywać nasze wszystkie popyty, jakie tutaj będą nam tylko i wyłącznie się pojawiać. Więc tak to wygląda w ogóle jakiś... już wiem, co miałem zrobić, bo później wy nie piszecie tego w komentarzach, ale ja to zauważyłem, że ogólnie głos i muzyka radia i tak dalej jest trochę przygłośna. Teraz będzie radio ciszej, a ja będę głośniej. Napiszcie mi w komentarzach, czy to jest dobra zmiana, czy lepiej, żeby było tak, jak było. No to zawsze warto. Przypominam, miasto cały czas nie ma nazwy. Halo? Więc jakby coś, to zapraszamy. No i te nasze przejście tutaj oczywiście coraz to ładniej zarabiamy. Mamy już tutaj 500 zarabiamy, więc całkiem nieźle. Tutaj obiektów w tym parku no, nie ma. Nie ma właściwie, nie ma. Ale dobrze, że z niego korzystają. Tutaj ryba się powoli zaczyna też sprzedawać. I właśnie, od kiedy możemy sobie postawić dalekobieżne? Od 8000. To trzeba będzie to postawić. Czyli to jest dworzec autobusowy, a to jest 22, to jest 8. Tak, to jak dobijemy do tych 8000 kiedyś, to sobie zrobimy tutaj oczywiście autobusy dalekobieżne, aby ktoś tu mógł do nas dojechać już. O, to będzie na pewno dobra atrakcja przy okazji. No, a widzę, że tutaj się przemysł powoli buduje. W ogóle ostatnio nie było katastrof żadnych. W ostatnim odcinku była cisza. Nie to, że mi się to nie podoba, ale to mimo wszystko jest miasto nastawione na katastrofy. Więc zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie iść. Dobra. Tutaj ten park. Chyba zarabia tak, jak zarabia, nawet może trochę więcej. Dobrze, podmienimy do tych 10, to będziemy mieli już taką stałą, dobrą zmianę.
taki krótki timelapsik nam wszedł. I w międzyczasie wbiliśmy kolejny kamień milowy, też poza butem. Dostaliśmy tu trolejbusy, których na razie nie będziemy jeszcze ingerować, trochę przepisów i drogi z drzewkami, czyli coś, co będę mógł zrobić na kolejnym jednym z tych timelapsów. Sześciopasmowe ze ścieżkami rowerowymi, to może być przydatne, ale póki co na razie się skupimy na tym, co jest dla nas najważniejsze, czyli śmieci i tak dalej. Chyba tak mi się wydaje. O, mamy jakieś boje te. Jakieś czujniki nam dali. To chyba z tego skorzystamy. No i multum nowych budynków, takich tych nowych. Natomiast jeżeli faktycznie nam da jakieś czujniki, to poczekaj. Moja wykrywająca tsunami. Nie wiem, skąd to tsunami by miało przyjść. Stąd. No ale to ja zobaczę chyba. Też ile to kosztuje? 4000 i mało ciągnie. Dobra. To jedno boje mogę tutaj postawić. Dużo mi nie kosztuje. Natomiast to trzeba było postawić. Adat pogodowy. Ja wiem, że zaraz tramwaj trzeba będzie walnąć. Ale na niego uzbieramy sobie. A póki co radar pogodowy mógłby się przydać naprawdę. I my sobie go gdzieś walniemy tak jeszcze w miarę w centrum. Ja wiem, że on będzie, nie jest tam trochę głośny. Nie, nie jest nawet głośny. No to miło. Ale postawimy sobie go tutaj, proszę bardzo. I już będzie nam tutaj przydatny. Jak widzieliście, trochę już zrobiliśmy tutaj trask naszych tramwajowych. Póki co nasz tramwaj, który tutaj będzie jechać. O, prąd nam zaczyna blokować. To jest niedobra nowina. Nie, już jest dobrze, to nie wiem, o co chodziło. Może chwilowo było przez chwilę zimno, a później już się zrobiło na dobrze. No to tak, centrum recyklingu, wiadomo, trzeba będzie postawić w ogóle, ale póki co, no cóż, trzeba się zająć tramwajem. Nasza zajezdnia bambajowa, co to jest w ogóle? To są sklepiki, ok. To obok sklepów, tutaj sobie zaraz gdzieś właśnie walniemy. Wiadomo co, ale najpierw, w sensie, wiecie o co mi chodzi, zajezdnie, obok sklepików sobie postawimy. Najpierw sobie dajmy tutaj ścieżkę rowerową, taką długą, jak widzicie. Ona się będzie ciągnąć, chociaż wiecie co, właściwie to nie niech jeżdżą parkiem, a tu będą drzewka. To może być nawet jeszcze lepsze. Dobra. Tak, tutaj się zniszczyły, a to ogrodzenie część. Zaraz będę musiał je naprawić. Aha. Aha, to jest podłączone tak faktycznie. Dobra, no i ogrodzenie gdzieś tutaj się zepsuło. Ogrodzenie parkowe, tak. To jest to. To jest to, czego mi tutaj brakuje. Aha. Widzę, że nasza kafejka nam nie ułatwi tej sytuacji. My ją trochę przestawimy sobie. Może w ten sposób byłoby. Dobra, a no jak widzieliście, też sobie postawiliśmy tutaj parę drzewek naszych. Takich niższych. Inne nawet mogą być pod drutami poustawione, więc to jest naprawdę dobra nowina, że jakiś, o, bo tutaj był gdzieś drut, o, i pod drutem one się spokojnie tutaj są zlokalizowane. Dobra, no to tak, jeszcze chwila, nasz tramwaj. No i póki co, są dwie linie tramwajowe, jakie będę chciał tutaj zagospodarować, czyli jedna jeżdżąca przez zaciszę, później tutaj gdzieś w główną, tylko tak, ja bym chciał ją rozdzielić na dwie linie. Z czego jedna właśnie będzie jechać tymi pobocznymi, o gdzieś tutaj, tutaj się przeciskać i tak dalej. I później wjeżdżać w tą główną, a druga po tej stronie w tą drugą część. W zaciszu będą się łączyć tutaj gdzieś, jedna tutaj, druga tutaj. I będą sobie tutaj gdzieś wyjeżdżać i jechać przez zaciszę prosto. Taki jest plan, ale na drugą linię tramwajową, nie wiem czy nam dzisiaj starczy czasu. Póki co, tak, ta linia tramwajowa trochę mi się nie podoba, że tutaj skręca właśnie do tej. Chyba jedyny sposób, żeby tego móc zaprzestać, to jest tutaj zrobienie ścieżki rowerowej. To nie jest nawet taki zły pomysł. Tak. A tutaj będzie w przyszłości ta droga, ale póki co sobie, w sumie możemy tutaj zostawić to. No ale wiemy, o co chodzi. Tutaj obok parku właściwie moglibyśmy sobie poustawiać trochę już tych drzewek. W sensie, bo tak, jakby drzewek oczywiście, żeby nie było, będzie później więcej. Ja je wszędzie poustawiam, ale na razie ze względów na to, iż budżet jest duży i w ogóle, to nie będziemy aż tego tak bardzo rozszerzać. No, na razie jedną tą pętlę tramwajową, którą będziemy tutaj chcieli wmontować, sobie ją tutaj gdzieś dokręcimy, a mianowicie. Bo tutaj pomysł, żeby mi tak zawracało, jak chcę teraz się zawracać, mi się nie podoba. W sensie, chyba byłoby to dziwne, gdyby mi się coś spodobało, co jest od razu w podstawie zrobione. I tak samo ten zakręt, który tutaj przed chwilą też powstał, też mi się kompletnie nie podoba. To tak. To się robiło w ten sposób. Cyk, cyk, cyk i cyk. Nie, zbyt duże kółko już zrobiłem.
Też zaś nie zauważyłem, że trochę mi to dużo odjeżdża. Dobra. Czekaj. No, powiedzmy, może być. Chociaż... Nie wiem, takie to krzywo wygląda. O, teraz będzie ładnie. Cyk, cyk i cyk. No, powiedzmy, ewidentnie widać, że gdzieś tutaj zostało to przekrzywione, nie wiem, czy przeze mnie, czy przez twórców tego scenariusza, ale tak czy siak na razie może być. Już nie będzie mnie teraz tak bardzo irytować, jak to, co było przed chwilą. Nie ma. Tutaj nie zrobimy sobie takiego zjazdu. My sobie go puścimy, czekaj. O, w ten sposób. Później tutaj. Najchętniej to wiadomo, my sobie puścił tak jak właśnie tu mi gra proponuje. Ale nie, to byłby zbyt proste. Więc sobie faktycznie o, w ten sposób puścimy. Tutaj. No i tutaj to byłaby idealna propozycja, więc... Skoro to byłaby idealna propozycja, to chcę ją o, zrealizować. No i dzięki temu nie wjechaliśmy ani w tą główną, ani tutaj tą. I będziemy sobie poprowadzimy to. To będzie właśnie coś, czego nie robiłem nigdy wcześniej w Skylinesach. Czyli trasa bambajowa z boku. Ja tutaj będę chciał to, żeby było i takich dużo tego typu linii. Bo i brakowało ogólnie w moich miastach, we wszystkich. We wszystkich nigdy czegoś takiego nie budowałem. I my właśnie zamierzamy tutaj teraz to zmienić. Tak, tutaj trochę dużo nastawiałem tego robiska, ale spokojnie to ma wszystko swój cel. Czyli żeby zrobić coś takiego. I tu będzie na razie chwilowa pętla. Dzięki której będziemy mogli sobie tutaj puścić pierwszą linię naszą tramwają. W sensie my ją, tą pętlę oczywiście zrobimy już na dwa tramwaje, żeby nie było. Kim bym był, gdybym zrobił pętlę tramwajową na jeden? Chyba nie widzę naszą. Dobra. Powiedzmy, że jakoś tak mniej więcej. Już wiecie co? Chcę tu zróbmy trochę większy odjazd. I tę pętlę sobie zróbmy, żeby ona tutaj trochę zawróciła. No powiedzmy, że w ten sposób, dobra. No wiesz co, już trochę nie przeginajmy, to miał w ten sposób być. Dobra. Bo ona w przyszłości będzie tutaj się dalej ciągnąć ta trasa. To jest taka chwilowa pętla dla naszych bambajów. Dobra, cyk, cyk. I tutaj będzie się dojeżdżać i jeszcze jedna, tak jak mówiliśmy. Tak jak się możecie domyślać, trasa bambajowa. No tak, to się zepsuło, ale to zaraz się naprawi. Tutaj by się chciało wjechać. Więc to sobie zróbmy, żeby się dało wjechać. No, to jest pierwszy tor, to będzie drugi. I drugi sobie tutaj właśnie też wykręcimy, żeby on spokojnie wjechał. Cyk, cyk, myk. I póki co mamy taką ładną pętlę. Czy ładną, to już pozostawię do waszej dyskusji. Teraz jedną rzecz, której nie było jeszcze w tym mieście robionej. A jest na pewno z rzeczą ważną, że tak, nie to, tylko to. I to są kładki. Jak może zauważyliście, w naszym mieście jest multum kładek, czy tutaj nie ma ich w ogóle. I właśnie trzeba to zmienić, bo one są ważne. Jak bardzo bym kładek nie chciał powiedzieć, że są złe, to one są ważną częścią miasta. No i właśnie trzeba je w tym mieście zrealizować, aby się pojawiły. No i tak, pierwszą kładkę na pewno sobie postawimy tutaj. Raz, dwa, trzy. Bo tutaj wiadomo, to nie ma innej możliwości przechodzenia w przyszłości. Więc kładka tutaj będzie niezbędna. Przy okazji z dojściem tutaj też do innych regionów będzie. No ale na razie, ponieważ tutaj jest autostrada, w przyszłości tu będzie też autostrada, tylko to aktualnie jeszcze jest w trakcie aktualnej dalszej części planowania. To tak to będzie wyglądać. No i tutaj będzie w drugą stronę do góry, czyli raz, dwa, trzy. No i tak, trzymałoby się to tak postawić, żeby jedno i drugie mi się to podczepiło. Ewentualnie to tramwaj trzeba było przybliżyć. Raz, dwa, trzy. No dobra, podłączyło się z jednym, a z drugim już nie. Typowe Skylinesy. Ciebie lubię, a ciebie nie, więc ciebie będę lubić, a ciebie już nie. No nie, to tak nie, ma nie działać, ale dobra. Ale niestety no dobra.
tutaj, no i tutaj sobie zrobimy właściwie. A nie, w tą stronę nie możemy. Bo później tutaj nie ma już możliwości zejścia. Możemy sobie zrobić tutaj jeden punkt w dół i tutaj dwa. I w ten sposób to sobie podłączyć. Później będzie na drugą stronę przejście. O co wy tutaj sobie myśleliście? Że tu nie będzie? No bo oczywiście, że będzie przejście. I tutaj będą drugi pas dla naszych bambajów. Tak, z czego tutaj sobie zrobimy zejście. Ale będę pasuje. Z tym, że tutaj sobie podobimy o tak. Tutaj sobie to puśćmy dalej prosto, bo do pętli też powinien być zjazd. No i tutaj będzie wiadomo. To i to, to będą przystanki. Może ktoś to kojarzy z mojej serii z kampusa. A właśnie, swoją drogą kampus też się dawno już nie pojawia. Kampus to się nie pojawia z przyczyn innych. No ale miejmy nadzieję, że się pojawi niedługo. I tu będzie zejście. Dobra. No to tak, to mamy zrobione. O, bo to była pauza. No i tak, ewidentnie chce się budować zaciszę. I ewidentnie brakuje mi prądu. Czy możemy coś zrobić z tym fantem? Nie. To już jest mniej dobrze. To kosztuje 50 tysięcy dużo. Ma na razie podciągniemy budżet i zaciśnijmy pasa. I tutaj też dajmy na 115. Okej. Okay. I co? Będzie? Będzie lepiej. Jest, już powinno być dobrze. No i stawiamy sobie naszą pierwszą pętlę bambajową w naszym mieście. No i tak, pętla nie będzie właśnie tutaj osadzona. Chciałem właśnie tego uniknąć. Tego tutaj się już przymierzałem do mnie tej części handlowej. Ale no coś nie wyszło. Pamiętam już właściwie co by się stało, że jej nie zrobiłem, ale tak czy siak. O, tu będzie nasza zajezdnia. Tak schowana tutaj po środku, po cichu. I tu będą przejścia dla pieszych. Taki niby park, ale to wiadomo, to będzie po prostu takie przejście. I stąd będzie tramwaj, gdzie będzie się to rozjeżdżać spokojnie. Tak, właśnie w ten sposób ja lubię robić zajezdnie, bo one tutaj od razu będą działać w inny sposób. No ale tak, na razie zajezdnie możemy sobie wyłączyć. Mamy jeszcze 20 tysięcy i powoli zarabiamy faktycznie, więc to też jest dobra nowina. No i musimy zrobić drugą pętlę. Pętlę proponowałbym gdzieś tutaj zrobić, ale ponieważ jest popyt na mieszkańców i tutaj trochę jeszcze miejsca jest, to sobie z tego skorzystamy. I sobie tutaj zrobimy. To tak, to i to. Z czego to... coś się czekaj. Ta droga to będzie dokładnie dla rowerów. Właśnie takie zawsze te drogi tego typu lubię robić dla rowerów. Bo dzięki temu jest właściwie przejazd przez większość tych dzielnic. Bezkontaktowo z jakimikolwiek innymi pojazdami. A to jest zawsze dobra nowina. Właściwie ta też może być taka. O, i będzie z dojazdem tego parku. Bo wystarczy, żeby nie było zbyt blisko, to nie będzie ta. No, ale to już zaczynam dużo wymyślać rzeczy, a może tak, a może tak. I to nigdy dobrze się nie kończy w moich odcinkach. Zawsze się zaczynam już tutaj rozgadywać i później... A kiedy odcinek będzie? No właśnie. Także tak, tu będą części handlowe, więc to już sobie od razu tutaj szybko zapełniam. Tu będzie po części mieszkalne oczywiście. Tu dajemy sobie taki duży pasaż handlowy od razu, żeby wiedzieli, gdzie mogą się w tej części budować. Także tak to ładnie całkiem nieźle wygląda. Tak. I tutaj właściwie sobie zrobimy odmianę, żeby, tak jak mówiłem, moje miasta nie wyglądały tak samo. Żeby się tutaj cały czas na bieżąco zmieniały architektury i te części łączące to wszystko. Więc sobie tutaj zmienimy z zakrętem takim. Dobra. To sobie byśmy puścili. A właściwie niech będzie tak jak nie. To by mi się spodobało w ten sposób. To też jest taka jedna z tych dłuższych. To też może być. Że tak, przypominamy, że tutaj część ona będzie już później. Wiadomo. Taka trochę większa, ale to dobra. To jest jedna z główniejszych, więc ją zmienimy też na główniejszą. Czyli skąd z pasami. One wtedy od razu już tutaj są lepsze,
Bo jak jest właśnie gdzieś jakiś droga czy coś, to one dobierają ilość pasów do miejsc, ile tu powinno być. I ja bardzo lubię te drogi z kontrpasami, bo jak dla mnie one są jednymi z najlepszych rzeczy, które dodali do Skylinesów. Jak i jest zresztą na załączonym rysku. Dobra. No i to chyba powinno być całkiem nieźle. Tak mi się wydaje. Tu możemy jeszcze zmienić kompas. To sobie to będzie tutaj powoli, będą się zjeżdżać. Właściwie tutaj, no, zresztą my to później będziemy dokładnie tutaj rozkręcać, co, gdzie i jak faktycznie kto z tego korzysta, bo ja aktualnie jeszcze nie wiem, ale dowiem się. Spokojnie. Zamierzam się dowiedzieć. No i tutaj ten nasz park się będzie dalej ciągnąć. Oczywiście nie wiem jeszcze kiedy, co, gdzie i jak, ale wiadomo, że będzie. A to jest już jak więcej niż z metra przy budowie niektórych odcinków, więc no cóż, cieszyć się tylko, cieszyć się, że więcej wiemy. No i przychodzę do tego, sobie zmienię nawet rondko z tego, to będą mogli jakoś tutaj w ciekawy sposób kursować te pojazdy. Złe kierunki. Nie, to jest źle. Tu nie ma. Kręcam się w kółku. I tutaj sobie dodajmy, i tu będzie parę sklepików. Taki pyk, myk, hop, siup, ziup. I reszta to będzie oczywiście mieszkania. Się może pod tą częścią. O, a tutaj to będzie jakiś społem, czy coś możemy nawet dać. Taki jakiś faktycznie taki lokalny sklepik. No ma, no i tutaj w tym rejonie sobie walniemy pętlę tymczasową. Oczywiście tymczasową, no bo wiadomo, na takie dalsze rzeczy to my tu jeszcze nie mamy czasu myśleć już, ale taką tymczasówkę to możemy tutaj spokojnie postawić. No wygląda jak taka pętla tymczasowa, 100% tak bym powiedział. I sobie tutaj doróbmy, wyłączmy to i wyłączmy to dojście. Cyk i myk. I proszę bardzo, podłączona. Tylko tutaj teraz trzeba byłoby to usunąć i zrobić faktycznie ten kawałek dalej. Tylko teraz to wyłączyliśmy i to nie będzie chciało wejść. Jak to miałoby z czasem? Oczywiście, że on powoli znika. No dopuśćmy sobie naszą pierwszą linię. Linia się zacznie odtąd, ale teraz się zastanowiłem, jak to jest z pocztą w naszym mieście. Pamiętam, że postawiliśmy parę urzędów. Nie, poczta jest całkiem nieźle, nie powiedziałem, na wysokim poziomie. Dobra, to w takim razie możemy faktycznie przejść do tego. No i mamy już jakiś węzeł komunikacyjny. A, to jest ten promowy. Na razie więcej nie mamy. Dobra. W takim wypadku przechodzimy do bambajów. Pierwszy przystanek będzie się znajdować tutaj na zakręcie, w tym rejonie. No i przed każdym skrzyżowaniem właściwie tak dużo będzie tych przystanków. I trochę się zastanawiam, czy nie za dużo. I teraz robię analizę, czy ja dobrze poukładałem przystanki. Nie. Przystanki powinny być za skrzyżowaniami. No ponieważ jest tutaj ich tak dużo, że ja sobie to w ten sposób poukładam. Tutaj tak, tu będzie za skrzyżowaniem i wtedy powinno, jeżeli jest za skrzyżowaniem, to w teorii powinno to jakoś tam najlepiej układać, tak jakoś czytałem kiedyś to w ZDM-ie i ZTM-ie, że przystanki tramwajowe powinny być przed, nie, to poczekaj, autobusowe na pewno powinny być za skrzyżowaniem, natomiast tramwajowe w zależności od sytuacji, jeżeli skręcają, to chyba przed. Przecież to zależy też od różnych tych skrzyżowań. Dobra, to sobie zróbmy tak, jak to było przed chwilą. Czyli tutaj, tutaj, tu i tutaj. No i teraz będzie przed każdym tym większych skrzyżowań. Tu jest akurat takie śród skrzyżowanie, to sobie tutaj jeden postawimy. Tutaj na pewno. Też chcę, żeby oni dochodzili do tych tramwajów, a nie żeby tramwaj musiał się zaczynać wszędzie. Wiadomo, w końcu. No i tak, tutaj na pewno byśmy, nie, tutaj sobie postawimy taki przystanek. Tu właściwie chyba też. No i tu już wjeżdżamy w nasze skrzyżowanie i dalszą część ulic, czyli kolejny będzie tutaj, nie. Czyli kolejny będzie tutaj, nie. Tutaj bym postawił go chętnie, ale ewidentnie coś jest na drodze, droga ewakuacji, to nie, to w ewakuacji nie będziemy ingerować, bo to jest ważniejsze mimo wszystko.
Tu będzie jeden przystanek na pewno. Tutaj był pomysł, żeby postawić. Tak. No i w pętli, aktualnie w sumie może być to ta pętla, ta część pętli. No i wracamy w drugą stronę. Nawet co powiem, że całkiem nieźle ta złota pętla wyszła, jak na tymczasową. To naprawdę nieźle. Przed skrzyżowaniem, w sensie tutaj będzie właściwie w tych samych miejscach. I tu będzie przed skrzyżowaniem, dobra. Pyk, pyk, pyk. Czy tutaj jest sens stać przystanek? Chyba nie, na razie nie. O, już widzimy, że są ludzie. Już widzimy. Tak, zajezdnia jest zamknięta, ale to wszystko ma oczywiście swoje tutaj przyczyny. To specjalnie tak chcę ich podtrzymać, żeby nagle wystrzeliły w tramwaj i miały mega popyt. Ale to wiadomo. Tutaj, no i tutaj przed końcem linii i tutaj. Aba, sądzę, że ta linia na razie nam wystarczy w 100%. Jeżeli wystarczy czasu, to sobie puścimy drugą, ale zobaczymy. O, to jest na pewno ważne. W sensie drugą to nie tutaj, żeby to było jasne. Nie, drugą to nie tutaj, tylko tutaj, tędy. Chyba nawet nad nią się zastanowimy, bo do przemysłu byłoby dobrze, gdyby jakaś linia dojeżdżała właściwie. Czyli Zacisza, tędy i tutaj jakoś wjeżdżała i tu sobie robiła zawrotkę. No, też taką jedną puścimy, ale najpierw włączamy naszą zajezdnię i czekamy. Jest pierwszy tramwaj. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Pierwszy tramwaj ruszył. I gdzie jedzie? Jedzie. Ojejku. No jedzie oczywiście nie po kolei, jak na tramwaje przystało. Ale widzę, że na niektórych przystankach to jest już 50 osób. Nowy budynek, to chyba nie tutaj. Tu jest 53 osoby, które chcą jechać dalej. I to dalej, faktycznie, no dobrze, to mnie cieszy, to mnie cieszy. I ty jedziesz do jakiegoś przystanku. Jeszcze raz, do którego ty jedziesz? Do tego. Okej. A ty jedziesz niby też tutaj. Czemu tamten był pierwszy? Tak, to jest właśnie dziwne, że one wszystkie przystanki pomijają, a nie jadą tak, jak normalnie powinny jechać. Ale dobra, widzę, że chyba ten jest pierwszy. Bo chcę zobaczyć pierwszy. I w ramach zakończenia zbudujemy tam jeszcze jedną linię tramwajową. Bo to się po prostu przyda w tym mieście. Będzie trochę dłuższy odcinek, ale już niech będzie. Zobaczmy, dojeżdżamy. A, przyspieszmy sobie trochę czas. Aktualnie 0. Podjechaliśmy i 27 osób jest. Dobra, Bamba jedzie dalej. Chcę zobaczyć, ile osób wysiądzie na pierwszym przystanku za tym. Zapełnił się w 100%. No masz. Ale nie, to jest po prostu pierwsza linia i długo czekali już na ten tramwaj, dlatego tak to wygląda. Ja też bym czekał na tramwaj na Winnicy długo, jakbym mógł. 90. Trochę wysiadło i trochę wsiadło. No to nieźle. No to widać się ten tramwaj. No i puśćmy sobie teraz szybko tą jeszcze ostatnią linię. Czyli tak jak chciałem ją puścić, to by było, żeby jechała tędy. Mam na myśli tędy. O. Teraz to jest ta najciekawsza część. Tak. I tak samo tutaj jakoś to trzeba byłoby wcisnąć, dobra. No i wyjedziecie, nie, w tą stronę, dobra. To się zmieni na jednokierunkową, ale chyba tylko to nie będzie jakoś strasznie boleć. Dobrze. Tym bardziej, że tutaj oni mają jeszcze inne uliczki, więc to nie jest duży problem. Widzę, że Skylinesy już ze mną chcą dyskutować, widzicie. Coś mu się ewidentnie nie podoba w tym. Że to ja mam rację. A nie on. Ojejku, ojej. Że... O, a w tą stronę mi poszło. No. Dobra. To w takim razie pojedziemy w tą stronę. Jak w tą poszło, no to jedziemy w tą, którą poszło. To tak, pierwsze jak najdalej. To powiedzmy, że dotąd. I teraz weź to jakoś tutaj wjedź ładnie. No właśnie. Dobra, wjechaliśmy.
Właśnie przy tych tego typu liniach tutaj się robią problemy czasami. To tak jedzie, widzimy jak jedzie dziwnie, ale później efekt, naprawdę wam mówię, że cel uświęca środki. Tutaj sobie wpuścimy nasz tramwaj. Tutaj takie te połączenie sobie zrobimy, przy okazji to nie przystanek. O, dokładnie. Tutaj to będzie jednokierunkowa. I żeby to nie było, że tutaj zrobiliśmy jednokierunkowe, a pozostałe to już nie. Tak, one na razie zmienimy je na drzewka. W przyszłości będzie wszystko w drzewkach. Taki tu będzie łącznik jeden. No i tak, tutaj oczywiście to będzie już dwukierunkowa, bo to jest zbyt duża ulica, żeby ją zmieniać na jeden kierunek. Natomiast tutaj to już nie ma aż takiej znaczenia. Więc proszę bardzo. Na razie sobie zrobimy, żeby się tutaj zakończyła ta linia. Jeśli ona, co aktualnie robię, się zakończy tutaj, a ta druga będzie tutaj wjeżdżać, bo drugą linię sobie puścimy. Tak chcę ją puścić, żeby ten tutaj dojść do tego parku, ona tutaj pozostało. To jest jeden z celów. Dalej tutaj byśmy sobie to puścili. Czekaj, jakby to puścić, żeby faktycznie to działało z sensem. Chyba w ten sposób. Dobra. I tutaj będzie aktualnie pętla. Tymczasowa, bo była tymczasowa. Więc nawet się nie będę przykładać do jej wyglądu. A tutaj to jest jedna z główniejszych alterii w tej części, więc nie mam zamiaru tutaj nawet tego zmniejszać do mniejszej gęstości. Z czego tutaj my sobie to odbijemy od razu. Jest co? A nie, musimy. Tak to bym puścił to tu bokiem. Chyba że ten park byśmy przesunęli, poczekajcie. Gdybyśmy przesunęli park, to zyskujemy tutaj lokalizację na nasz tramwaj. To jest główna aleja, to chyba nikt tego nie podważy. Czekaj. Ja na myśli, że coś takiego zrobię. Dobra. No. To nie wygląda całkiem źle, bym powiedział. Tu jest tramwaj oczywiście, ale tramwaj to tramwaj. No i dzięki temu, teraz pytanie za 300 punktów, a nawet więcej. Okej, mogę dotąd wyciągnąć i będzie cacy. Więc sobie puśćmy teraz naszą linię tą bambajową. My ją sobie puścimy w ten sposób, tak. I tu bym właśnie chciał wykręcić. I to będzie na najciekawsza część, tak mi się wydaje. Nie, trzeba by się to jeszcze bardziej wyciągnąć. Dobra, widzimy. Dobra, poczekajcie. Sobie to wyburzymy. Teraz nie mamy tego, co nam tutaj przeszkadzało aż tak bardzo. Cyk, cyk. Cyk, tutaj skręcamy. Tu sobie zrobimy taki przejazd, jaki by był. I tutaj byśmy bardzo chętnie zrobili wjazd. Na zasadzie czegoś takiego. Aba. I stąd już będzie prosta droga jednokierunkowa, bombajowa. Oczywiście, że w złym kierunku się buduje, ale to na razie nas nie interesuje. Ponieważ stąd możemy sobie puścić pierwszą drogę jednokierunkową, tą. Do ciebie. Oczywiście jest w złym kierunku, ale to wiadomo. I drogę stąd tutaj. A ta się właściwie ociera o tą. No cóż. I wszędzie tu, gdzie to poznikały nasze miejsca, to sobie to zapełniać. Dobra, może nie w ten sposób. I teraz pytanie, czy tu by mi się udało to jakoś wcisnąć. No cóż, dobra, nie będzie jednego wyjścia, już nie będzie. A tutaj sobie zmienimy oczywiście dojście na przystanek, czy tam do tramwaju. Jak zwał, tak zwał. Także całą stronę mamy to już właściwie opatentowane. Się powiedziałem w takim języku, że nawet ja bym tego nie zrozumiał, ale no nie będzie. No i tu, ponieważ aktualnie nie ma tej części jeszcze miasta, bo sobie tutaj przygotujemy, żeby pamiętał, że to tędy będzie jechać, a póki co po prostu sobie zrobimy, żeby wjechało tutaj i będzie jechać tą ulicą z przystankami w tym rejonie. No później to, tak jak mówiłem, się zmieni. Ale póki co niech będzie
bo właściwie mi to w żaden sposób nie wadzi. Także tak, to, to i to. To, 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 to i to. I oczywiście, że jest to w złym kierunku. Cyk, cyk i cyk, prawda? To się później poprzestawiałem przystanki. Przynajmniej nie będę na to wnikać. I najważniejsze, czyli... tak, tutaj jest ta pętelka, my sobie ją pozostawimy, tak jak jest. Trochę zmienimy. Bo musimy zrobić sobie dojazd tutaj do przemysłu. Więc to będzie wjazd. I tutaj sobie zrobimy ten zjazd, który był wcześniej. Czyli tak, on będzie wyglądać mniej więcej tak. Z czego ten tu będzie już skręcać. O, w ten sposób. Nie, on musi bardziej wykręcić. Tak jak to było tutaj. Czyli na powiedzmy, że gdzieś coś takiego. Tutaj ten. A. Tak, to ten będzie tutaj. To będzie podłączone tutaj. Cyk, 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 cyk. Ulepsz. Nie, nie chcesz ulepszyć. Ja ci powiem, że chcesz ulepszyć. I proszę bardzo, w ten prosty sposób to i tak działa. A my przynajmniej ma działać. No i tu sobie póki co ta linia wjedzie po prostu w ten przemysł i zrobimy sobie kółko dookoła przemysłu całego na zasadzie jednej linii bambajowej. No bo ja tutaj nie mam pomysłu, gdzie mógłbym to właściwie puścić w inny sposób. A też chcemy, żeby jak najwięcej, właściwie jak najwięcej przemysłu. Więc proszę bardzo, to sobie zrobimy w ten sposób. Ja po prostu będzie robić kółeczko dookoła całego aktualnie mojej tej części przynajmniej przemysłu. Tak. O, dokładnie. Z tym, że tutaj sobie pociągniemy to dalej i tu będzie pętla. Bo wiadomo, że chyba już zauważyliście, że ja lubię budować pętle tramwajowe, więc nie mogę się powstrzymać od wybudowania kolejnej pętli, która będzie tutaj zlokalizowana. Tak, i oczywiście ta pętla również jest tymczasowa. W przyszłości tutaj jej nie będzie, no ale wiemy jak to wygląda, wiemy jak to jest z czasem i z wszystkim, więc chwilowo to wszystko będzie w ten sposób wyglądać. No, nawet z tego co widzę, jest wszystko się tak poukładało ładnie, że nie trzeba tutaj nic kręcić, zbytnio przynajmniej. I to można byłoby pokręcić dotąd. Tak jak mówiłem, to się zmieni później. Tak, to wywalić, to też, to też. O, no i w ten sposób podłączyć. Dobra, puśćmy tą linię i kończymy dzisiejszy odcinek. To wyjdzie długi odcinek. One play. Będziesz jechać sobie tramwaj z tej pętli. My tu się przecinamy, my tu się przecinamy, spokojnie. Dobra, dalej, tutaj. Tutaj przed tym skrzyżowaniem, to będzie na pewno jeden z punktów. Tym do przesiadek. Później tutaj. Aha, tutaj widzimy, że coś się znajduje po drodze. Tutaj, nie, tu jest trochę zbyt duża odległość. No powiedzmy, to i tak są na razie ten akurat przesiadek to jest tymczasowy. Tutaj dojeżdżamy do pętli. Przy pętli sobie zróbmy taki przystaneczek. No i dojeżdżamy do przemysłu. Właściwie raz, dwa, trzy, po prostu będzie sobie odliczać i w tych miejscach będziemy robić przystanki. Dobra, tutaj. Tu sobie walnimy przystanek i właściwie swoją drogą. Tu jak walnimy sobie przystanek, to sobie zróbmy też dojście. Dobra. I w drugą stronę, to będzie tutaj. Tutaj. No i tu na wyjeździe. I bardzo ładnie. I tutaj sobie dopiero zrobimy kolejny przystanek na przystanku takim tym. Ładnie, ładnie to przejeżdżamy. No i tutaj dojeżdżamy do parku. A nie, ty tutaj nie skręcasz przecież. Przecież no. Ty jedziesz sobie prosto dalej. Tutaj. To tutaj trochę tych linii będzie mało, tych przystanków, jak tak będę je rozsiewać. Tak, bo na to będą bardzo dużo ludzi zgarniać. Ten koniecznie. Aha, i tu widzę, że musiałem zepsuć kierunki. Ten jeden będzie źle, bo jest po drugiej stronie. No, no cóż. Tutaj walniemy sobie. Tu przed dojazdem do tego. I pętla. Dobra. Jak będzie zbyt blisko, są to przystanki później,
sobie najwyżej je potestujemy i pozmieniamy, tak? Bo faktycznie one są dosyć blisko, ale może będzie działać to dobrze, może nie. Kto to tam wie? Właściwie to nie, one są na pewno za blisko. To znaczy, że ja przesunę ten tu, ten wywal i one i tak mi wystarczą tutaj w tym lewej. No dobra, to niech będzie. Zobaczmy, jak się sobie radzi pierwsza linia tramwajowa, czyli ta. Nieźle bym powiedział, skoro cały czas są, za dużo jest osób na linię tramwajową i tu widzimy, nowa linia już się rozjeżdża, a zobaczmy, jak tam ludzie. Ludzie się też na niej pojawili, czekają. To dobrze, lubię, że jak ludzie czekają. A, no i park w międzyczasie też bił kolejny poziom. To chyba mogliście zauważyć. Dobra, zmniejszymy trochę ceny biletów, to będzie więcej osób chodzić, tu są drzewka już wszędzie i to całość teraz będziemy dalej rozwijać. Kolejny odcinek bez żadnej katastrofy, no cóż, nie powiem, że dobrze, nie powiem, że źle, ale trochę się już przygotowaliśmy, tutaj mamy bardzo detale pogodowe, no i trzeba więcej schronów poustawiać, a nad tym będziemy myśleć w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że ten odcinek się podobał, jeśli tak, to zostawcie kubę. Jeśli chcecie być na bieżąco, kliknijcie subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i co dużo nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Tak, trochę tego tutaj podostawialiśmy, ale sądzę, że powinno być całkiem nieźle. Jak jest z tym? A, szkołę średnią mieliśmy postawić. No właściwie to jest kwestia chwili, to poczekajcie. To postawimy tutaj drugą szkołę średnią, gdzieś obok przyszłej linii bambajowej. To tutaj. To brzmi jak dobra lokalizacja, a akurat mamy trochę pieniędzy. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!